Siema, jestem Trzeci i witam was w kolejnym odcinku z Jumping Quest Simulator na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zrobię sobie opening karnetu właśnie w Jumping Quest Simulator drugiego sezonu. Ale oczywiście zanim to na samym starcie zostawcie suba, dzwonki oraz topkę w górę pod tym filmem. No a ja już oczywiście zaraz sobie zaczynam otwierać ten karnet, ale zanim to sobie wyposażę jakieś pety. A więc dobra, jak widzicie ja już sobie wyposażyłem kilka petów, no i teraz słuchajcie, odbiorę sobie, zanim właśnie zacznę otwierać i odbierać nagrody z karnetu, no to odbiorę sobie tutaj właśnie skrzynki. Więc okej, mamy tutaj dwie skrzynki odebrane, no i zakręćmy sobie w sumie kołem fortuny i lecimy sobie z odbieraniem właśnie karnetu. Więc dobra, uwaga, zobaczymy co tutaj się wykręci, co się wylosuje i mamy tutaj monety, okej, mamy tutaj monety 11,4 tryliona, więc dobra. No i słuchajcie, teraz w sumie sobie tutaj zacznę skakać na chmurach, żeby tutaj sobie włączyć autojumpa, więc w tym czasie sobie troszeczkę monet pozbieram, no i myślę, że możemy sobie lecieć z właśnie odbieraniem nagród z karnetów. W takim razie, okej, jak widzicie, otwieram sobie tutaj właśnie karnet, jak widzicie, mam tutaj cały karnet ukończony i właśnie w dzisiejszym odcinku odbiorę sobie wszystkie nagrody z tego karnetu. Oczywiście dolnego karnetu nie mam, ale odbiorę sobie górny karnet, no i oprócz tego jeszcze coś tutaj na pewno uda mi się dzisiaj fajnego zrobić, więc okej, lecimy sobie tutaj po kolei. A, w sumie nie po kolei, bo aktualnie nie mam w ogóle miejsca w plecaku, więc najpierw muszę sobie, słuchajcie, w pierwszej kolejności, tak nie po kolei jako jedyną rzecz, odebrać plus 10 miejsca do plecaka. Więc okej, klikam sobie tutaj w to i uwaga, cyk, mamy tutaj miejsce w plecaku. No i teraz słuchajcie, mogę sobie odbierać ten karnet dalej, więc mogę sobie teraz odbierać pety, więc dobra, mamy tutaj jak widzicie pierwszego peta, okej, mamy tutaj takiego peta z karnetu, dalej mamy tutaj oczywiście 25 tysięcy gemów, więc okej, mamy również gemy. Kolejną nagrodą jest tutaj 25 tysięcy monet, kolejna rzecz to jest tutaj podka na monety, więc tutaj to na pewno się wszystkie te nagrody w ogóle się na pewno jakoś przydadzą. Teraz mamy tutaj plus 5% do gemów, okej, to jest bardzo fajna rzecz, bo to będzie mi zwiększało no procenty na gemy do końca tego sezonu, bo to działa tylko podczas trwania tego sezonu. Teraz mamy podkę na szczęście, więc dobra. Lecimy sobie dalej, tutaj mamy coraz więcej tych monet, a teraz mamy 100 tysięcy monet. Co prawda dla mnie to nie jest jakoś dużo, no bo jest to dla mnie dosyć mało, ale dla początkujących graczy no na pewno karnet jest bardzo dobrą opcją w ogóle. Dla mnie już troszeczkę mniej, no bo wiadomo, no dla mnie są już troszeczkę słabsze nagrody w tym momencie, ale i tak bardzo fajno, bo wiadomo, lepiej dostać niż nie dostać. Więc lecimy sobie dalej, kolejną nagrodą jest 25 tysięcy gemów, okej, dobra. Lecimy sobie dalej, teraz mamy jeszcze boosta na monety, więc bardzo fajnie. Boosta monety się na pewno tutaj również przyda. Lecimy sobie dalej i kolejną nagrodą jest, słuchajcie, pet kolejny. Bardzo fajnie, w ogóle bardzo fajnie wyglądający pet. Jest to taka krówka z UFO na sobie. Więc odbieramy sobie tutaj tego pecika również, okej, kolejny pet tutaj dodany do mojego ekwipunku, no i też przy okazji do indeksu w sumie. No i teraz mamy również boost na expo, okej, bardzo fajnie, te boosty są w ogóle jedną z lepszych rzeczy w sumie w karnecie. No na pewno to jest też coś fajnego, ogólnie fajne są te wszystkie nagrody tutaj, wiadomo, że w płatnym jest ich więcej i są one ciekawsze, ale naprawdę fajnie, bo jest to jednak właśnie spoko rzecz, bo wiadomo, że bez tego, no, między innymi dostawałbym mniej expa i tak dalej, więc no naprawdę fajnie, bo dzięki temu można sobie więcej wszystkiego zdobyć. Teraz mamy tutaj 500 tysięcy monet, więc okej, kolejne monety i mamy tutaj również teraz kolejny exp na, znaczy boost na expa, kolejne 5% do expa, więc łącznie to będzie 10% do expa podczas trwania tego drugiego sezonu karnetu. I teraz mam również boosta na szczęście. Okej, tego jeszcze tutaj nie mieliśmy, więc dzisiaj pierwszy boost na szczęście. I również kolejny boost, którego też nie było, a mianowicie boost na dłuższe trwanie potek. Więc okej, oczywiście również 5%. I teraz mamy aż dwa razy potkę na monety. Więc okej, dobra, lecimy sobie dalej. Teraz mamy 250 milionów monet. Okej, tutaj mamy znowu monety, tym razem 500 milionów. No i tutaj teraz trzecia nagroda, również monety. Więc trzy razy monety pod rząd. I teraz mamy 1 trylion monet, więc okej, odbieram sobie to i słuchajcie, w tym momencie jak widzicie cały karnet jest odebrany, ale słuchajcie, oczywiście w dzisiejszym odcinku to nie wszystko, bo jak mówiłem zanim zacząłem odbierać karnet, że jeszcze coś sobie tutaj ciekawego zrobię, a mianowicie słuchajcie, jak widzicie tutaj mam również, słuchajcie, spiny, więc myślę, że w ogóle fajnie byłoby sobie tutaj pospinować, bo na początku zrobiłem tego spina jednym sobie spinem zakręciem, ale tak widzicie mam ich naprawdę sporo, bo mam ich ponad 40 spinów, więc myślę, że nie ma co przedłużać, po prostu lecimy sobie tutaj i jeszcze tutaj jakieś fajne nagrody się na pewno uda z tych spinów również trafić, może uda się trafić również ekskluzywa, zobaczymy. Okej, lecimy sobie tutaj jak najszybciej, to chcę sobie pokręcić tym, żeby tutaj jak najwięcej tych tutaj spinów otworzyć właśnie i odebrać, więc okej, lecimy sobie tutaj z kolejnym spinem, teraz mamy tutaj kolejną potkę, więc okej, spiny na pewno też mi dadzą bardzo dużo właśnie tych monet, czy też gemów i również potek, więc w sumie nie tylko ten karnet. Okej, mamy tu również gemy, ale oczywiście to wiadomo, że no w tym filmie jakby przede wszystkim się chciałem skupić na karnecie, ale jako, że mam już karnet odebrany, a no sporo sobie dosyć tych tutaj właśnie spinów uzbierałem, bo właśnie ponad 40, no to myślę, że fajnie sobie też to tutaj zakręcić, skoro to już jest taki odcinek właśnie z odbierania jakby nagród, no tutaj myślę, że bardzo fajnie
też sobie tym pokręcić, bo uważam, że jest to naprawdę coś bardzo ciekawego, tym bardziej, że dzisiaj było teraz bardzo blisko trafienia ekskluzywa. No i gdyby się to udało się trafić ekskluzywa, to byłoby to coś naprawdę bardzo mocnego. Zobaczymy, może zaraz się uda. Okej, teraz mamy tutaj znowu monety. Dobra, lecimy sobie w takim razie dalej. Kolejny spin przed nami i uwaga, tutaj mamy potkę. Dobra, lecimy sobie w takim razie dalej od razu. Jak najszybciej sobie tym chcę tutaj kręcić, więc okej. No znowu nam przeleciał ekskluzyw i mamy potkę. Dobra, lecimy sobie dalej, nie poddajemy się. Okej, proszę bardzo, cyk, mamy teraz kolejną potkę, tym razem na szczęście, więc spoko. Lecimy sobie w takim razie oczywiście z kolejnym kołem, które mamy monety teraz. Dobra, lecimy sobie w takim razie dalej. No i uwaga, tutaj mamy monety, okej. I w ogóle widzicie tych monet nawet z samego jednego koła. Jak mi się trafiają monety, to dostaję ich dużo, dużo więcej niż nawet właśnie z tych monet z karnetu. Więc tak jak mówiłem wcześniej, no dla mnie te monety z karnetu to nie jest jakoś bardzo dużo, ale dla początkujących graczy, no jest to bardzo dużo, więc no właśnie to jest to, o czym mówiłem. Bo jak widzicie, nawet z koła fortuny, jedno zakręcenie i wystarczy, że wylosuję monety, już mam więcej niż w ogóle w całym karnecie tak naprawdę. Więc bardzo fajnie. Te spiny to też jest bardzo fajna opcja w ogóle. Tym bardziej, że można sobie tak właśnie zbierać i jest to, uważam, że bardzo ciekawe właśnie, że można sobie tak kręcić i są to też jakieś emocje, bo nie wiadomo, co się wylosuje i tak dalej. Dobra, mamy teraz tutaj monety kolejne. Dobra, kolejne monety przed nami. No i również kolejne koło również się przed nami tutaj kręci i mamy znowu teraz monety, okej, dobra. Lecimy sobie w takim razie dalej, proszę bardzo, i zobaczmy, co będzie teraz. Teraz mamy znowu potkę, więc w tym odcinku też w ogóle bardzo dużo potek dostałem, jeszcze zapewne dostanę. Okej, teraz mamy monety kolejne, więc lecimy sobie dalej, proszę bardzo. Jeszcze trochę kół przed nami tutaj jest do zakręcenia. Już ponad połowa za nami. Teraz mamy potkę w kolejnym kole, tym razem na gemy. Więc tutaj wszystkie rodzaje potek już potrafiane. Okej, teraz mam wylosowane monety, ale nie wiem dlaczego coś się zacięło, halo, i nie pokazuje mi, ile tego dostałem. Aha, i mam jakiś chyba błąd gry. Tak jest, słuchajcie, przed chwilą był lekki błąd gry i wyrzuciło mnie właśnie z gry, więc jestem tutaj z powrotem. No i zakręcimy sobie tutaj jeszcze kilkoma kołami fortuny. Myślę, że sobie zakręcę tak jeszcze trzema, może coś takiego. Myślę, że tutaj sobie możemy powoli kończyć, bo już i tak sporo tych spinów tutaj zakręciłem, więc zakręcimy sobie tutaj jeszcze kilka, skoro mnie już wyrzuciło z gry, to zakręcimy sobie jeszcze tutaj kilkoma tymi kołami. Dobra, zróbmy sobie tak, żeby mi zostało 10. Więc zakręćmy sobie w sumie od teraz jeszcze trzema, więc dobra, uwaga, kolejne koło przed nami i uwaga, zobaczmy, co będzie tutaj. Niestety ekskluzywa na razie nie mamy, ale tutaj jeszcze kilka szans jest przed nami. Okej, teraz mamy gemy, może się ekskluzyw zaraz wylosuje, kto wie, zobaczmy, uwaga. Mamy teraz potkę, no i ostatnie koło na dzisiejszym tutaj odcinku, w dzisiejszym odcinku właśnie, ostatnie koło. No i uwaga, mamy tutaj w tym ostatnim kole fortuny monety. Ale oczywiście to jeszcze nie koniec odbierania różnych nagród w tym odcinku, ponieważ mam tutaj jeszcze do odebrania prezenty, więc odbierzmy sobie tutaj wszystkie te prezenciki jak najszybciej się tylko da, bo tutaj jeszcze to nam zostało do odebrania w tym momencie, więc okej, jak dzisiaj wszystko tutaj odebrane. No i myślę, że w tym odcinku to już było na tyle, ponieważ słuchajcie, odebrałem sobie cały karnet, tutaj sporo spinów również zakręciłem sobie spinami, odebrałem również wszystkie gifty, a więc mam nadzieję, że ten film wam się spodobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę oraz suba za dzwonkiem na moim kanale, a ja już nie przedłużam tego filmu, także to było na tyle, trzymajcie się, no i cześć!